Witam w kolejnym odcinku Motoryzacyjni Maniacy i Fani Tuningu. Przedstawiamy dzisiaj kolejny tłumik z regulacją dźwięku. Jest to tłumik E600. Wyposażony akurat w tym przypadku w elektroniczne zawory, ale dostępna jest także wersja z zaworami sterowanymi podciśnieniowo. Tłumik montowany jest z tyłu auta. Na przykładzie będzie lepiej to widoczne. Spaliny wchodzą tutaj centralną rurą. Tutaj są wyloty. Prawa strona i lewa strona. Zanim powiem o zasadzie działania tego tłumika, chciałbym pokazać majstersztyk naszych inżynierów. Specjalnie zaprojektowany środek tłumika. Dwa tłoczone elementy pozwalają na równomierne rozprowadzenie spalin po tłumiku. Powodują, że nie ma przebarwień w puszce tłumika. Konstrukcja tłumika wymusza poprzeczny montaż. Pokażę na przykładzie środka, jak to będzie wyglądać. Tutaj idzie środkowa rura. Wlot do tłumika, prawa strona wylotu, lewa strona wylotu. I teraz jak to wygląda, kiedy zawór jest otwarty, a jak to wygląda, kiedy zawór jest zamknięty. Zamknięte zawory, spaliny wchodzą tutaj, rozchodzą się przez połączenie z rurą perforowaną z lewej i z prawej strony. Następnie po wytłumieniu w puszce tłumika omijają zawór z prawej, z lewej strony. I tu już jest wyląd zazwyczaj na prawą i lewą końcówkę. To idzie jakimś kolankiem, końcówka prawa, kolanko, końcówka lewa. Na otwartej przepustnicy zasada działania wygląda w następujący sposób. Spaliny wchodzą tutaj i z racji najprostszej drogi przy otwartym zaworze idą sobie od razu na prawą stronę poprzez końcówkę. Tak samo z lewej strony otwarty zawór. Najprostsza droga spalin. Część oczywiście potrafi dostać się też do komory wygłuszonej, jednak jest to niewielki procent. Specjalnie skonstruowany element powoduje ukierunkowanie spalin jak najkrótszą drogą poprzez otwarty zawór i wtedy mamy bardzo dużą różnicę w dźwięku między otwartym a zamkniętym zaworem. Standardowo tłumik dostępny jest na naszej stronie w kategorii tłumiki z regulacją dźwięku. Termin realizacji zazwyczaj 1-2 dni. Staramy się, żeby wszystko było na półce, żebyście mogli cieszyć się w ciągu kilku dni dźwiękiem tłumika.